Witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, ostatnio szukając sprzętu fitness na testy, znalazłem prezentowany dzisiaj rower. W opisie aukcji była taka informacja. Najnowszy model na rynku. Specjalnie dla Ciebie nasi profesjonaliści Trizant przygotowali nowoczesny i stylowy rower, by ćwiczenia stały się przyjemnością, a nie koniecznością. Nie zwlekaj i kup już dziś. Przekonaj się. Kupiłem i zaczynamy za chwilkę test. Przejdźmy do krótkiej prezentacji. Dość mały, podstawowy wyświetlacz zasilany bateriami z funkcjami prędkość, dystans, czas, spalone kalorie, puls. Maksymalny opór 8 kg. Nie wiem, co to dokładnie oznacza. Jeśli macie takie informacje, piszcie proszę w komentarzu pod filmem. Magnetyczny system oporu sterowany manualnie. Waga produktu 20 kg. Maksymalne obciążenie 115 kg. Długość u podstawy 62 cm, szerokość na stabilizatorach 46 cm, wysokość 126 cm. Odległość siedziska od podłogi, kiedy jest maksymalnie wysunięte do góry, wynosi 88 cm. Natomiast w tej samej konfiguracji od siodła do pedała w linii prostej mamy 77 cm. Teraz bardzo ważny parametr, o którym muszę wspomnieć, gdyż mocno zaważy na podsumowaniu dzisiejszego testu. Od siodła do kierownicy mamy jedynie 30 cm. Siodło posiada regulację w jednej płaszczyźnie, pionie, dość małe, twarde, delikatnie wyprofilowane, nie jest zainstalowane na sztycy, dlatego nie możemy go zmienić, jedynie nałożyć żelową nakładkę. Kierownica pokryta miękką gąbką, brak regulacji kąta nachylenia, w centralnym punkcie znajduje się wyświetlacz, na rączkach blaszki do pomiaru pulsu. Przejdźmy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacji, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 100 kg będzie wyglądała na maszynie. Słuchajcie, zacznę od montażu. Nie sprawia żadnego problemu, wszystkie elementy do siebie bardzo dobrze pasują. Jedna osoba powinna poradzić sobie ze złożeniem sprzętu. Wyprost w kolanie, siodło ma maksymalnie wychylone do góry. No i zwróćcie uwagę, jest on po prostu niemożliwy. Jestem na ten rower za duży. System magnetyczny ustawiony mam opór teraz na jedyneczkę i powiem Wam tak, pracuję cichutko, płynnie, naprawdę bardzo przyzwoicie. Zwiększę teraz opór na maksimum. W skali od 1 do 10 trójeczka, czyli taki standard, jaki występuje w tego typu urządzeniach. Zmniejszę na jedynkę i przejdę do najważniejszej części, czyli podstawowego minusa, jaki ja znalazłem w rowerze. Słuchajcie, jeżeli złapię, tak, buta ustawię, że czubkiem, palcami tylko, palce są tylko na pedale, no to jeszcze jest przyzwoicie. Zobaczcie, jaka jest mała odległość od kolana do kierownicy. W momencie, kiedy włożę tylko palec tutaj, czyli około 1 cm, już uderzam kolanami o kierownicę, a kiedy włożę jakby tego buta w pozycję, która powinna być standardowo w pedale, gdzie jest bardzo wygodnie, no to zobaczcie, uderzam kolanami o tą kierownicę, jest to mega denerwujące. Moglibyśmy tą kierownicę po prostu odkręcić, ćwiczyć bez niej, ale nie będziemy mieli tutaj żadnego oparcia. Jest to spowodowane tym, że po prostu kierownica jest za blisko siodełka. Może to być dla niskich osób plus, dla wysokich minus. Czemu dla niskich plus? Czekamy na Mateusza, mojego syna o wzroście 160 cm, bo ja podejrzewam, że tak, jeżeli on jest niższy, ma krótszą nogę, to będzie miał tutaj dość spory zapas, wymusi to na nim, zobaczcie, wyprostowaną sylwetkę. Przy moim wzroście ta sylwetka już jest mocno wyprostowana, a bardzo często w tych rowerach tańszych niska osoba gdzieś tam się bardzo pochyla do przodu, a ten rowerek jest taki ściupiony, taki naprawdę zgrabny i tak jak mówiłem, dla wysokiej osoby raczej odpada, ale podejrzewam, że dla Mateusza, mojego syna, będzie po prostu idealny. Przejdę jeszcze do stabilności. Przy mojej wadze, słuchajcie, on tutaj się troszeczkę na boki buja.
Mam wrażenie, że jak użyję więcej siły, więcej go przeciążę na bok, może się połamać. Nie chcę tego robić, żeby Mateuszowi nie robić przykrości, bo wtedy by nie wystąpił w dzisiejszym filmie, bo biedny jest w szkole. Kolumna główna, też ona troszeczkę nam tutaj pracuje na boki, ale bardzo często w tych rowerach, dobra, nie czepiamy się kolumny głównej, za nią się głównie opieramy, ale raczej całym ciężarem nie proponuję tego robić, bo może to się gdzieś połamać. Także na boki troszeczkę się gnie, do przodu się gnie, do tyłu, jeżeli użyjemy troszkę siły, możemy się przewrócić. Także słuchajcie, nie przedłużam, czekamy na Mateusza. Jest już Mateusz. Hej Mateo. Cześć. Dobra, przypominam, Mateusz ma 161 cm wzrostu i zobaczcie, uważam, że pozycja na rowerze jest po prostu idealna. Plecy wyprostowane, weź złap Mateuszku. Jak ci się kręci? Lekko, ciężko? Leciutko. Leciutko. A powiedz coś o siedzisku. Wygodne czy mało wygodne? Wygodne. O, dla Mateusza jest siedzisko wygodne. Zwróćcie teraz uwagę jeszcze na tą odległość kolan od kierownicy. Jest tutaj naprawdę spora, także nie uderza kolanami właśnie o kierownicę, także wypada to bardzo fajnie. Mateuszku, bardzo ci dziękujemy. Powiedz coś jeszcze o rowerku. Rower jest fajny, lekki. Fajny, lekki, tak? Podoba ci się? Tak. Dobra, a wygodny dla ciebie czy mało wygodny? Dobra, dla Mateusza rower jest wygodny. Dziękujemy bardzo. Sprawdźmy teraz, jakie rower wydaje dźwięki podczas treningu. Mikrofon krawatowy mam wypięty, działa tylko ten w aparacie. Miernik ustawiony 60 cm od rowerka. Aparat 100 cm. Ja wchodzę na maszynę i będę Was mniej więcej informował, jaką prędkością teraz kręcę. Zresztą będziecie wszystko widzieli też w tle. Zaczynamy. Obciążenie mam ustawione na minimum i kręcę w spokojnym tempie. Zwiększę teraz opór o połowę, czyli do czwórki, i zwiększę tempo. Zwiększę teraz opór na maksimum i jeszcze bardziej zwiększę tempo. Nie wiem, czy to słyszycie, ale co jakiś czas coś tam pyka w środku. No, może się dotrze. Słuchajcie, ogólnie uważam, że rower pracuje naprawdę bardzo, bardzo cicho, jak przystało na typowy magnetyczny sprzęt. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Fabryczny nowy rower kupiłem za 499 zł. Duży plus za system magnetyczny, który pracuje naprawdę przyjemnie, delikatnie, płynnie. Sama jakość wykonania, jak za rower mocno budżetowy, przyzwoita. Minusy. Kierownica zbyt mocno przysunięta jest do siodła, przez co osoba wysoka będzie kolanami o nią po prostu uderzała, mocno obniżając tym komfort treningu. Siodło również nie należy do mocnej strony testowanej dzisiaj maszyny, ale jestem zdania, że do wszystkiego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić. Zdecydowanie Trizan przeznaczony jest dla osób niskich, które powinny łatwiej znaleźć odpowiednią pozycję dla siebie. Pamiętajcie o tym, że jeśli zdecydujecie się na zakup, zachowajcie oryginalny karton i styropiany, aby łatwiej dokonać zwrotu w momencie, kiedy uznacie, że sprzęt nie spełnia Waszych oczekiwań. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę w komentarzach. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.